Siema, Lothar z tej strony, słuchajcie, od razu przejdziemy z grubej rury do tego, co jest nowego, czyli skiny. Skiny, dodano troszkę nowych skinów, które są chyba po części z Battle Passa, bo niestety nie mieliśmy takiej informacji, ale w nowym akcie jest tych skinów dosyć sporo. Przede wszystkim pokażemy od razu to, co was najbardziej interesuje, czyli noże. Nowa seria Singularity, która jest przepiękna, ma w ogóle przepiękny także finisher. Zaraz wam pokażę, jak wygląda cała seria. Ten nożyk ma też animację do stworzenia, który pokażę wam też za chwileczkę. Jest absolutnie przepiękny całość tej linii. Ale drugim nożykiem pewnie się bardziej zainteresujecie, szczególnie graczy Counter-Strike'a. Karambit. Też jest linia cała, Ruin się nazywa, która generalnie ma właśnie taki wygląd troszkę, no że tak powiem, ekskluzywny. Ubicia skórzane i do tego nity. No i złoto-czarne wykończenie. Generalnie bardzo ładne skinki, a jest taki wandal, zaraz wam go pokażę. Bez żadnej modyfikacji, tylko jeden rodzaj koloru. To by było na tyle, jeśli chodzi o noże, ale teraz zobaczcie, co tu się będzie działo. Phantom. Z linii Singularity jest po prostu przekozak. Jest przekozak, przepiękniutki. Animacje tego, jak tego się używa, to też wam zaraz pokażemy, jak to wygląda. Do tego ma przepiękny finisher, są upgrade'y oczywiście, tutaj nie do końca jeszcze widać, jak to dokładnie działa, bo wszystkie są dosyć nieopisane. Na pewno mają animację, czyli to właśnie takie rozkładanie jak z takich części malutkich, no i mają właśnie finishera. Żadnych już motywów zmiany kolorów nie widziałem i nie ma na razie, ale może to się jeszcze w przyszłości zmienić. Z tej samej linii jest jeszcze Ares, który też jest przepiękny, znaczy wygląda w ogóle jak jakiś samolot. To samo, animacja wyposażenia broni jest do wykupienia za Radianit i Finisher. Jest przepiękniutka ta broń, tak samo. I jeszcze mamy Spectra. No, dokładnie to samo można powiedzieć. Przepięknie to wygląda. Mi to troszkę przypomina w ogóle skiny z Another World. Jeśli ktoś was kojarzy, taką starą planszówkę, chciałem powiedzieć, platformówkę z lat 90., to na pewno skojarzy ten rodzaj grafiki. Oprócz tego właśnie pokażę wam teraz wandalka z skinów Ruin. Bez żadnych możliwości tutaj upgrade'u. Po prostu złoto-czarne z takim trójwymiarowym, nie wiem, jakby powiedzieć, backgroundem tym czerwonym, który się nie obraca dokładnie w takim samym stopniu jak reszta tego skina. Wygląda spoko. Co prawda jestem większym fanem i tak Prime Vandala, przede wszystkim dlatego, że jego dźwięk mi bardziej odpowiada. No ale ten Ruin Vandal jest bardzo ładny. Nie ma co ukrywać. Szczególnie jak ktoś lubi złoto-czarne skiny, no to tutaj nie ma co się zastanawiać. Bardzo ładne to jest. A tak samo jeszcze jest Guardian, oczywiście, wasz ulubiony. Wszystkich chyba w sumie ulubiony. Ten to już ma skinów po prostu tyle, że się w głowie nie mieści. I jeszcze... jest w ogóle jeszcze Deagle. Znaczy Sheriff, przepraszam. Sheriff Singularity. Przepiękny jest. Naprawdę, animacja jest super, do tego ma fajny finisher, tak samo jak reszta Singularity, no a przede wszystkim, słuchajcie, ma dźwięk, który jest o wiele cichszy niż cokolwiek innego, co się widziało na tych skinach, jeśli chodzi o szeryfa, więc trochę pay to win skin, ale jest naprawdę super i ten dźwięk bardzo pomaga w grze, moim zdaniem. A oprócz tego jeszcze i teraz nie wiem, czy to będzie w Battle Passie, nie ma żadnej możliwości zmiany kolorów, też właśnie taki background troszkę 3D, który się obraca w innym stopniu niż reszta skina. Pasuje do Sage zdecydowanie, jak ktoś by chciał grać tymi skinami. A jeszcze jest taki sam Judge i o ile się nie mylę, Marshall. Albo i nie. Nie wszystkie skiny mam jeszcze odblokowane, bo tutaj niestety tak to działało, że czasami na niektórych kontach nie wszystko działało. A tutaj jest też nowy właśnie rodzaj skinków Surge, które ma różne kolorki, ale żadnych animacji, tak jak po prostu repainty, które są też na klasiku. I to by było na tyle, jeśli chodzi chyba o te nowości. Aha, no i jeszcze Shorty z Ruina, jak widać w tej samej zasadzie, złoto-czarno-czerwony. I mieliśmy chyba jeszcze Digielka. Jest. Też w tych różnych kolorach. To zasadniczo tyle. Nie chcę robić tego filmu za długiego. 5-minutowy wystarczy zdecydowanie. A Bulldogic chyba powinien być jeszcze zielony z tej nowej serii, ale też go chyba na koncie jeszcze nie mam.
I to by było na tyle. Wskoczę sobie jeszcze teraz na strzelnicę, żeby wam pokazać animację. Żebyście wiedzieli, o czym mówię. Tak w ogóle, no nie? Digielek. Animacja wyciągnięcia jest bardzo ładna. O, słyszycie?